Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Dawno nie budowaliśmy żadnego komputera. Stęskniłem się. W każdym razie, dzisiaj będziemy budowali sobie peceta z większości części z NZXT. Spróbujemy zrobić tak zwany full NZXT build. Jak wiecie, gdzieś tutaj na przestrzeni kanału lubię korzystać z części NZXT. Po prostu mi się one podobają i myślę, jest to taki motyw przewodni wielu ludzi. Rzeczywiście, są to często części, które niewątpliwie cieszą oko. I dzisiaj spróbujemy sobie zbudować kompa, bazując na większości części NZXT, które posiadają. Zobaczymy też przy okazji, jak taki komputer się sprawuje, jak wyglądają temperatury, temperatury sekcji zasilania. No i przy okazji też sprawdzimy, jak wygląda ten cały łączony ekosystem, bo fun fact, właśnie te wszystkie części NZXT nawzajem się łączą. Zobaczymy też, czy wszystko dobrze pasuje do obudowy i tak dalej. I zrobimy sobie taki w miarę na chillku budowanie peceta. Lubicie takie filmy, jak się buduje komputer, nie? Okej, tak więc NZXT wypożyczyło mi te części, które tutaj widzicie do dzisiejszego buildu. Generalnie wszystkie linki będziecie też mieli w opisie, gdyby któraś z części Was zainteresowała. Okej, zaczniemy sobie od takiego szybkiego omówienia części. Tak więc głównym naszym bazowym elementem będzie płyta główna NZXT N7Z590. Jest to świeżynka, jest to całkiem nowa płyta właśnie na chipsecie Z590 pod 11. generację procesorów Intela. Co ciekawe, niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, ale płyty właśnie te od NZXT produkuje ASRock. Są to płyty wycenione mniej więcej w okolicach 1000 zł, czyli jeżeli mówimy o takich płytach na chipsecie Z590, no na pewno nie jest to high-end. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekawy, nigdy takie płyty nie testowałem. Okej, kolejna ciężka paczka, zdecydowanie cięższa niż się spodziewałem. Zasilacz, jest to C850, jest to zasilacz również od NZXT, 850 W, jak nazwa może sugerować. Jak NZXT, to myślę, że każdy przede wszystkim kojarzy tą firmę z ich chłodzeniami wodnymi typu all-in-one. Tak więc tutaj mamy AIO X73 RGB, idzie, jest to wielka chłodnica 360 mm z wentylatorami RGB. Takiego wielkiego bydlaka od NZXT też nigdy nie testowałem, więc będzie ciekawie. Skoro o procesorze mowa, weźmiemy sobie tutaj i9 11 generacji z racji tego, że chcę trochę pomęczyć sekcję zasilania później w naszej płycie głównej. Chociaż jak mam być szczery, to szczerze mówiąc ten procesor akurat odradzam. Raczej sugerowałbym, żebyście wzięli sobie i7, bo wydajność jest praktycznie identyczna, a możecie oszczędzić parę stówek, więc ten procesor ja biorę, bo mam, ale Wam raczej polecam i7. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, co się nazywa Kraken G12. To jest mocowanie na kartę graficzną, które umożliwia nam zamocowanie chłodzenia wodnego na kartę graficzną. A skoro o karcie graficznej mowa, wiemy, że są super dostępne, tak więc POV, budujesz komputer do gier w 2021. Nie, no dobra, tak całkiem poważnie, weźmiemy sobie taką kartę graficzną. RTX 3070 Ti w wydaniu od Inno3D. No bo już zachowajmy jakiś w miarę sens tego. Wiem, że pewnie się takiej karty nie da kupić, ale no, będzie to przynajmniej trochę lepiej wyglądało. Chociaż w sumie jakby wrzucić tego 9600 GT? W każdym razie, Krakena G12 nie będę montował, bo jak wiemy, te karty graficzne są cenniejsze niż złoto. Na temat chłodzenia wodnego karty graficznej robiłem dedykowany film, więc jak coś, to wrzucę Wam tutaj kartę, możecie sobie zerknąć, tam robiłem cały szczegółowy test. Całość zamkniemy sobie w obudowie NZXT H710i, która nie dość, że posiada zintegrowany kontroler z LEDami, posiada też kontroler do wentylatorów, no i też umożliwi nam zamocowanie naszego AIO 360 mm na górze obudowy. Okej, no i nasza płycia przychodzi nam w takim kartonowym pudełeczku. Ja już sobie ją wcześniej troszeczkę ogrywałem, tak żeby sobie sprawdzić. Z akcesoriów mamy, widzę tutaj, dwa kable SATA plus antenki do Wi-Fi i tutaj z drugiej strony będziemy mieli jeszcze całą instrukcję do tego, więc akcesoriów nie ma jakoś specjalnie dużo. Dobra, tak więc tutaj już mamy naszą płycię, sobie szczegółowo ją omówimy może w tym momencie. Z racji tego, że jest to chipset Z590, to mamy tutaj już do dyspozycji PCI Express 4.0, co zatem idzie górny slot dysku M2, który jest schowany za zaślepką, może obsługiwać zdecydowane wyższe transfery, a także ten górny slot PCI Express 1/16 również obsługuje
PCI Express 4.0, więc możemy tutaj również korzystać z dobrodziejstw i najnowszych kart graficznych. Jeżeli chodzi o samą płytę główną, to ma ona dodatkowo 6-warstwowy laminat, no i mamy 14-fazową sekcję zasilania w układzie 12+2, więc myślę, że tutaj nawet fani overclocku nie powinni być specjalnie rozczarowani, ale również temperatury sekcji zasilania bez limitów sobie sprawdzimy. Jeżeli chodzi o tylne porty, to mamy ich naprawdę całkiem sporo, 2,5 gigabitowy Ethernet, bardzo dużo złącz USB, w tym nawet jedno USB typu C o prędkości 20 gigabitów, wbudowane Wi-Fi, tak więc jeżeli chodzi o dostępność portów i możliwości, to zdecydowanie nie ma tutaj powodów do narzekań. Ciekawostką też akurat w tej konkretnej płycie jest to, że mamy tutaj specjalne połączenia NZXT RGB, które są własnościowym standardem akurat tej firmy. Jeżeli chodzi o złącza EPS płyty, to zasilanie procesora przypada na 8 pinów plus 4 piny. No i co jak co, można się kłócić, ale osobiście uważam, że akurat ta płyta główna, jeżeli chodzi o wygląd, to jest ona naprawdę autentycznie prześliczna i myślę, że wielu osobom, które cenią sobie minimalistyczny wygląd komputera, to przypadnie ona mega do gustu. To co, lecimy w końcu z budową, jak sobie płytę omówiliśmy. Mam pracka. W płytach pod procesory Intela obecnie mamy piny w płycie głównej. Tutaj mamy zaznaczony taki trójkącik, tak więc najpierw otwieramy sobie zabezpieczenie naszego soketu, odnajdujemy trójkącik na naszym procesorze i teraz delikatnie wrzucamy go sobie do soketu. Siup, wszystko śmiga, zamykamy sobie teraz tutaj, dociskamy, odskakuje nam plakietka. No i nasz procesor już siedzi, czyli najtrudniejszą rzecz mamy z głowy. I wrzucimy sobie takie T-Force o częstotliwości 3600 MHz, łącznie 16 giga. Akurat są czarne, będą, myślę, się z taką białą estetyką komponować spoko. No lepsze byłyby białe, ale niestety nie mam białych kosteczek. Więc wrzucamy sobie naszą jedną kosteczkę tutaj. Siup. No i wrzucamy sobie naszą kolejną kosteczkę do slotu. I siup. No i nasze kości są. Mam dylemat, jaki sobie tutaj dysk użyjemy dzisiaj. Mam jeden na PCI Express 4.0, ale jak widzicie, ma dodatkowy radiator, jest takim grubolem konkretnym. I mamy jeszcze na PCI Express 3.0 Samsunga. Zaraz zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać, bo tutaj mamy taką zaślepkę, żeby sobie nasz dysk zamontować. Czyli tak, jakbyśmy wrzucili sobie tego wielkiego bydlaka, to wtedy nam to będzie tak wystawać i nie będziemy go sobie mogli zamknąć. A tutaj dodatkowo moglibyśmy to wtedy zrobić, byśmy chcieli, to wtedy byśmy mieli coś takiego. Jeżeli mamy płaski dysk, to sobie wrzucamy wtedy tak, śrubujemy go i możemy sobie zakryć zaślepką. No nie wiem, może zakryjemy zaślepką. No albo jestem ślepy, albo w pudełku nie mam śrubki do zamocowania dysku M2. Te śrubki do mocowania dysków M2 to jest... Muszę poszukać jakiejś śrubki. O, nice and in place. I teraz sobie możemy zrobić tak, siup, cyk, myk, albo tak, o, albo tak. To nie jest takie proste, ok? O, jest, już git, siadło. No. No dobra, wyciągnijmy naszego potwora, krakena, ogromnego krakena. W pakiecie tutaj mamy też 3 wentylatory z RGB od NZXT, więc będziemy mieli naprawdę dużo kabli do ogarnięcia. Och, jeszcze więcej kabli. I tutaj mamy nasze mocowania. Akurat warto sobie zamocować mocowanie na samym początku, zanim włożymy płytę główną do naszej obudowy. Będzie nam zdecydowanie wygodniej, a akurat krakeny mają bardzo spoko mocowanie na procesor. Trochę IO w życiu zamocowałem i uważam, że to jest jedno z najszybszych i najwygodniejszych mocowań, więc... Sponią. W każdym razie, tutaj wrzucamy sobie naszą ramkę na tył chłodzenia, tak zwany nasz backplate'ik. No i teraz sobie wkręcamy takie małe dupsiki, żebyśmy mogli sobie potem przykręcić nasze chłodzenie. Więc sobie wkręcamy. W ogóle bardzo szybko nam idzie budowa tego peceta i to też chyba trochę pokazuje, że jak się zna części, z których się buduje i części też są do siebie dobrze dopasowane, to wszystko to idzie sekund 5. Wkładamy płytę do budy. Ok, tak więc ściągnąłem boczny panel z naszej obudowy. Tutaj w kieszeni dysków mamy pudełeczko ze wszystkimi śrubkami, instrukcjami, żebyśmy mogli sobie dobrze nasze części zamocować. No i tutaj jeszcze mamy naszą całą kablologię stosowaną do USB-ków na froncie obudowy, do przycisków włączania
i tak dalej. Tutaj jeszcze mamy na przykład złącze do zasilania całego huba RGB, który się tutaj znajduje. No i teraz słuchajcie, nie pozostało mi nic innego jak odkręcić sobie szklany panel z drugiej strony, no i będziemy mocowali naszą płycię główną do obudowy. Zawsze się zastanawiam, które te śrubki dają do płyty głównej, żeby to nie popierniczyć. I teraz musimy sobie tylko przerzucić delikatnie naszą płycię główną we wskazane miejsce, a z racji tego, że tutaj mamy dość mało miejsca, bo wszystko jest tak wyliczone, musimy sobie to zrobić troszeczkę pod kątem. Siup. Teraz się tylko nie poślizgnąć. Płyta jest bardzo ładna z tą obudową, ale niestety ma taki problem, że dziurki są, kurczę, takie głębokie, że jak wam wpadnie śrubka nie tak jak trzeba, to się idzie popłakać, nie? Dobra. Mamy płytę, wrzucimy sobie teraz zasilacz. Fioletowy motyw jednak jest. Siup! Matko, ale jest ciężki ten zasilacz. Taka fajna kosteczka. Zobaczcie. Dodatkowo mamy tryb 0 RPM fan mode, który, że wentylator będzie się włączał dopiero powyżej jakiegoś obciążenia lub powyżej jakiejś temperatury. Też bardzo fajna sprawa. Ale ładnie to wygląda, kurczę. W środku kosmetyczki mamy kabelki. Tutaj akurat fajnie, bo mamy zewnętrzną ramkę mocującą nasz zasilato, więc mamy teraz 4 śrubki. Ja i sam seje, wiesz, se sam czaję tutaj w ten, włonaczyć, wiesz. I patrz, i teraz zrobimy sobie tak, wszystko elegancko, pięknie pasuje. Oh yeah. Tutaj siup. Dobra, teraz słuchajcie, zamocujemy sobie naszą chłodnicę tutaj u góry. I żeby to zrobić w tej obudowie, musimy najpierw zdemontować front i potem dopiero zdemontować górę. No i w tej kolejności sobie tutaj zamocuję IO, poprowadzę sobie tutaj wszystkie te przewody i wtedy sobie wepniemy nasze kable do zasilacza, kartę graficzną i to będzie praktycznie koniec. I tutaj mamy taką fajną rameczkę, na którą mocujemy nasze chłodzenie wodne. I tu odpowiadając jeszcze na takie pytanie, myślisz, że ej, tutaj przecież jest cały metalowy panel, którędy będzie uciekało powietrze ciepłe z chłodnicy. Tutaj już odpowiadam i objaśniam. Otóż będzie uciekało sobie tędy, będzie uciekało sobie tędy i będzie uciekało sobie tędy. Tak więc jeżeli będziemy zamocowali, mieli ten taki cały top, no to powietrze sobie będzie uciekało tutaj na boki. I tak, tutaj sobie mocujemy tutaj. Jak widzicie, mamy już tutaj zamocowaną chłodnicę z wentylatorami, no i teraz ją sobie tutaj po prostu górą wrzucimy, żeby była w miejscu odpowiednim, siup. No i gotowe. Teraz musimy ją tylko przyśrubować, przykręcić blok na procesor i finito. Teraz musimy sobie jeszcze połączyć nasze wentylatory in-out po to, żebyśmy mieli RGB takimi krótkimi przewodzikami, więc out wpinamy do out, tak jak tutaj. Malutka wtyczusia i teraz tutaj in wpinamy do in. No i tutaj tylko mamy jeszcze jeden ten dłuższy. I to sobie wypniemy do naszego kontrolera RGB zaraz. No i zobaczcie, i tutaj jeszcze ładnie sobie wyciągnęliśmy z naszych wentylatorów kabelki. Mamy je ładnie tutaj pozawijane. Tutaj sobie wpuściliśmy z nich do tunelu elegancko, więc jak sami widzicie, kurde, cable management mamy tak zrobiony, że nawet w swoim komputerze tak ładnie nie mam zrobionego. Zamocujemy sobie naszą blokopompę. Na procesorze mamy już pastę, no to zostawimy jak jest pasta, już nie będziemy tutaj kombinowali. Sprawdzimy przy okazji, czy jest dobra. Cały cable management jest zrobiony, wszystko jest, więc teraz zostało nam tylko zamontować naszą karciochę. Jest to wydanie od Inno3D, jest to Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, więc no świeżynka, o ile się oczywiście uda taką dorwać. No i sobie ją wrzucimy i też będzie nam się fajnie komponować, będziemy mieli taki biało czarny komputer, elegancko, fajnie, bo też nie ma żadnego podświetlenia, więc będziemy mieli taki ładny, fajny look. I teraz sobie dorzucimy nasze zasilańsko do naszej karty, tutaj pyk, również siadło, sobie teraz tu kabel możemy schować ładnie, elegancko skitrać. O, proszę uprzejmie, proszę Państwa. Dobra, no to słuchajcie, zakładamy panele górne, przednie, boczne i odpalamy tego bad boya. Trzeba dać tu cyk i nic. A jednak. Okej, świecą wszystkie LEDy. Zaraz zobaczymy, czy BIOS nam się odpali.
I tada, mamy nasz BIOS. Jest normalnie wykrywany dysk. Są wykrywane dwie kości, trzeba włączyć tylko profil XMP. I mamy naszą i9. Wszystko wydaje się być w porządku. Co jak co, ale finalny efekt mega mi się naprawdę podoba. Nie dziwi mnie wcale to, dlaczego ludzie często skłaniają się ku częściom produkcji NZXT, bo zwyczajnie te części cieszą oko i naprawdę mogą się podobać. No i z białym podświetleniem uważam, że sprzęt prezentuje się mega, mega estetycznie. Oczywiście zawsze możemy zmienić sobie ustawienia podświetlenia z racji tego, że każdy z LEDów jest adresowalny. Co jednak dla mnie było bardziej istotne z punktu widzenia tego filmu, to to, jak cały ekosystem NZXT ze sobą współgra. Otóż budowa komputera w obudowie NZXT z części NZXT była bardzo prosta. Wszystkie części pasują do siebie bez problemu. Co jak co jednak, no normalne części też są kompatybilne, bo po to mamy ogólny standard, żeby wszystkie części ze sobą pasowały. W każdym razie są tutaj po prostu takie drobne, małe rzeczy, które cieszą, jak na przykład to, że w kontrolerze wentylatorów, który mamy zamocowany w obudowie, mamy akurat w sam raz jedno wejście po to, żeby podłączyć adresowalne RGB z Krakena, z zestawu All-in-One. Tak samo jeżeli chodzi o samo podłączanie wentylatorów, też było wyprowadzone akurat w sam raz tyle kabli, żeby podłączyć to IO, więc widać, że producent przygotował tą obudowę z myślą o tym IO i rzeczywiście to ze sobą dobrze współgra. No i właśnie to są takie drobne rzeczy, że na przykład nie musimy kombinować z przejściówkami czy jakimiś rozgałęźnikami, bo po prostu wszystko zostało już za nas przygotowane w takim komplecie. No i z racji tego, że mamy też bardzo dużo tutaj części od NZXT, możemy nimi zarządzać w aplikacji NZXT Cam, która pełni swego rodzaju, no takie można powiedzieć, mini centrum sterowania i tam sterujemy sobie całym podświetleniem komputera. Oczywiście możemy wybrać z szeregu efektów, stosować je bezpośrednio do wentylatorów, które znajdują się na naszym zestawie All-in-One, na samym bloku wodnym procesora, czy ogólnie podświetleniu obudowy. Także możemy sobie tam bez najmniejszego problemu sterować krzywymi wentylatorów. Każdym wentylatorem, który mamy tutaj wpięty w tej obudowie, możemy sobie zarządzać, sterować krzywą. No i to jest naprawdę spoko. I mamy tak naprawdę jedną aplikację, która służy nam do po prostu zarządzania naszym PC-tem. Troszeczkę rozczarowałem się tym, że w zakładce overclocking, która znajduje się w NZXT Cam, możemy tylko i wyłącznie podkręcać naszą kartę graficzną. Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że w momencie, gdy mamy płytę główną, która jest dedykowana i jest właśnie firmy NZXT, to będziemy mogli tam sterować sobie napięciami czy taktowaniem procesora. Niestety nie ma takiej opcji. Szkoda. Dodatkowo poza tym miałem czasami problem, jeżeli chodzi o połączenie płyty głównej z NZXT Cam, bo po prostu czasami płyta się w losowych momentach rozłączała i jeżeli dało się ją podłączyć, to tylko na chwilę i momentami było to dość mocno irytujące i szczerze mówiąc, no nie tego oczekiwałem w momencie, gdy mamy wszystko od jednego producenta. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność samego PC-ta, no to należało się spodziewać tego, że będzie ona dobra, jeżeli faktycznie korzystamy z topowych komponentów. Wrzucę wam tutaj taki skrócony wykres, jeżeli chodzi o gry na rozdzielczościach 1080p, no to mamy tutaj naprawdę konkretne wartości w różnych przekrojów, tytułach, no i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Komputer też całkiem dobrze radzi sobie na rozdzielczości 1440p, praktycznie każda gra działa powyżej 60 klatek, no chyba, że dorzucimy sobie taki ray tracing do Cyberpunka, no to wtedy lądujemy troszeczkę poniżej tej wartości. Myślę, zdecydowanie bardziej interesującą kwestią, jeżeli chodzi o ten sprzęt, będą temperatury, jak one wypadają. Otóż przy stres teście procesora 10 minut Cinebenchem R23 procesor osiągał około 82 stopni. Nie jest to ani jakoś wynik super powalający, ani nie jest to jakiś wynik super zły. Powiedziałbym, szczerze mówiąc, przeciętny i po Krakenie, który ma 360mm chłodnicę, spodziewałbym się troszeczkę lepszego wyniku. Sama karta graficzna Ino 3D RTX 3070 Ti działała bardzo w porządku i przy 30-minutowym stres teście furmarkiem karta osiągnęła maksymalnie 74 stopnie i ani stopnia więcej, więc to jest, uważam, całkiem dobry wynik jak na kartę, która działa w zamkniętej obudowie. Postanowiłem również zrobić taki test obciążeniowy maksymalny, to znaczy obciążyłem procesor na 100% i kartę graficzną, zostawiłem to wszystko w jednym momencie. Procesor wtedy poszybował na 91 stopni, wynika to po prostu z konfiguracji
wentylatorów, które zastosowałem. Natomiast karta siedziała sobie dalej na 74 stopniach. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jest to taki dość nienaturalny stres test, bo w momencie, gdy gramy w grę, no to bardzo rzadko mamy równocześnie obciążony procesor i kartę graficzną na 100%, takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. No i z racji tego, że mamy tutaj dość konkretną wydajność, nie powinno też nas dziwić, że komputer lubi sobie zjeść troszkę prądu. Mianowicie przy takim pełnym obciążeniu, jak wam mówię, komputer wciągał 590 W z gniazdka. No jest to naprawdę kosmiczna ilość, ale nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj i 9, 11 generacji i 3070 Ti. No i pozostając jeszcze w klimacie temperatur, postanowiłem, że sprawdzę sobie sekcję zasilania, jak ona działa w momencie, gdy sobie ściągniemy limity z procesora. Przy katowaniu Cinebenchem górna część sekcji zasilania miała maksymalnie 59 stopni, boczna 54, natomiast tył płyty głównej w miejscu sekcji zasilania miał maksymalnie 73 stopnie. No i myślę, że są to wyniki raczej totalnie akceptowalne, biorąc pod uwagę, że ta płyta nie jest jakaś high-endowa, jest raczej, powiedziałbym, wyceniona gdzieś w tym takim średnim segmencie. Myślę, że jest to wynik całkiem spoko, no ale oczywiście ciekawy byłem, jak sytuacja będzie wyglądała po overclocku. Sam overclock zakończyłem na 5 GHz przy napięciu 1,4 V. Na 5,1 procesor już był trochę niestabilny i aplikacje się crashowały. Na 5,2 crashował się sam Windows, ale z racji tego, że przy stokowych ustawieniach no sam Kraken już dobijał do 80 stopni, no tutaj wcale różowo nie było. Kraken dobijał do 100 stopni właśnie przy takiej konfiguracji z takim napięciem, więc robi się już naprawdę niebezpiecznie gorąco i raczej nie polecałbym z takim chłodzeniem używać procesora podkręconego. Mimo wszystko sprawdziłem również temperatury sekcji zasilania, jak się wtedy utrzymywały. No poszły troszeczkę do góry. Góra sekcji miała maksymalnie 69 stopni, bok 59, natomiast tył 84. Nie są to po raz kolejny, jak mówię, tragiczne wyniki i myślę, że przy takim procesorze, z racji tego, że jest to najmocniejszy procesor, jaki do tej płyty głównej można włożyć, myślę, że są to wyniki całkiem spoko, biorąc oczywiście pod uwagę cenę samej płyty. No i moi drodzy, podsumowując to wszystko, było to mega ciekawe doświadczenie, móc zbudować komputery z tak wielu części jednej firmy. Było to coś ciekawego, co chciałem po prostu sprawdzić, czy są jakieś wymierne benefity. I oczywiście tak, zdarzają się plusy, jak na przykład to, że nie musieliśmy kombinować z rozgałęźnikami, że zestaw all-in-one mogliśmy bezpośrednio sobie wpiąć do kontrolera i że tak naprawdę zarządzać całym komputerem możemy z jednej aplikacji. Z drugiej strony jednak nie są to profity tak wielkie, żeby teraz trzeba było biec do sklepu i faktycznie kupować wszystkie części przynajmniej tego konkretnego producenta. W moim odczuciu z fajniejszych produktów, które tutaj możemy wziąć, to chociażby tą obudowę 710 i sam prywatnie z takiej korzystam, jestem mega zadowolony. No i także sama płyta główna myślę, że wypadła nie najgorzej, biorąc pod uwagę temperaturę sekcji zasilania, jej cenę i estetyczny wygląd. Myślę, że naprawdę może ona zdobyć dość sporo nabywców. Natomiast sam Kraken przy tej i9 nie wypadł jakoś szczególnie super. No, jeżeli ktoś z was nie planuje podkręcać i podoba mu się taka estetyka tego chłodzenia all-in-one i chce mieć koniecznie wszystko zarządzane w jednej aplikacji, no to myślę, że na niego również możecie się skusić. Wszystkie części przypominam, że macie w linku w opisie. No i dajcie znać, jak wam się podobał taki eksperyment. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.